Czym jest zdrowie publiczne, dlaczego jest ważne i dlaczego warto jest się nim zainteresować, wybierając kierunek studiów magisterskich. O tym porozmawiamy z doktorem Piotrem Karniejem, menedżerem studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne, specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego, ekspertem zarządzania w ochronie zdrowia i pielęgniarzem. Joanna Cieślak-Ospalska, zapraszam. Panie Piotrze, w takim razie, skoro dzisiaj taki temat, no to nie możemy zacząć od innego pytania. Muszę zapytać o to, czym jest zdrowie publiczne? Dzień dobry. Jeżeli chodzi o zdrowie publiczne, to jest to rzeczywiście niezwykle ważny obszar działalności w zasadzie każdego człowieka, ale w szczególności społeczeństwa, ponieważ my mamy świeżo w pamięci pandemię COVID-19, która była ogromnym wydarzeniem zdrowia publicznego i angażowała nie tylko kwestie epidemiologiczne, ale również organizacyjne, społeczne, środowiskowe. I zdrowie publiczne zajmuje się wszystkim tym w całości, to znaczy zajmujemy się po pierwsze bezpieczeństwem zdrowotnym społeczeństwa, tym, żeby zapewnić odpowiednią jakość usług medycznych, odpowiednią organizację opieki zdrowotnej i usług medycznych, a poza tym zajmujemy się również poradnictwem dla konkretnego pacjenta i byciem takim doradcą do spraw zdrowia. W zasadzie w każdym aspekcie, począwszy od zdrowia psychicznego, poprzez medycynę stylu życia, odpowiednie zachowania zdrowotne, a skończywszy nawet na zdrowiu seksualnym. Także jeżeli chodzi o kwestie zdrowia publicznego, to jest to wszystko to, co nas otacza w kontekście opieki zdrowotnej, w kontekście opieki nad pacjentem, ale również organizacji. Dlatego na naszych studiach będziemy zwracali bardzo szczególną uwagę właśnie na kwestie dotyczące zarówno zarządzania, prawa medycznego, organizacji systemu ochrony zdrowia, ale również będziemy chcieli, żeby nasi studenci nauczyli się rozmawiać z pacjentem, być tym doradcą do spraw zdrowia, być tym ekspertem, który prowadzi naszych pacjentów przez zdrowe życie. To są wszystkie te aspekty, które są ogromnie interesujące, ale również bardzo duże wyzwania z tym się wiążą. Będziemy starali się wszystkie te aspekty poruszać. Nawiązywał pan do tego, że pandemia zmieniła też sposób funkcjonowania, czy też postrzegania zdrowia publicznego. Jak to się zmieniło? No, przede wszystkim w ten sposób, że my nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, że kwestie zdrowotne, argumenty zdrowotne mogą wpływać na kwestie społeczne. My pamiętamy, że mieliśmy przez długi czas zamknięte branże, takie na przykład jak siłownie, jak restauracje. W związku z tym wiele osób nie mogło wykonywać swojej działalności gospodarczej. Przez krótki moment byliśmy zamknięci, nie mogliśmy wychodzić z domu, nie mogliśmy odwiedzać swoich znajomych. W innych krajach na świecie te obostrzenia były jeszcze bardziej dolegliwe. W związku z tym problemy zdrowotne, kwestie zdrowotne mają istotne znaczenie, mają istotny wpływ na to, w jaki sposób społeczeństwa się zachowują. Natomiast zdrowie publiczne właśnie jest tą dziedziną, która zajmuje się tym, żeby te dolegliwości były jak najmniejsze, żeby te dolegliwości rzeczywiście były dla pacjentów jak najmniej dostrzegalne, zarówno w kontekście społecznym, czyli takim właśnie jak pandemia, ale również osobistym, a więc na przykład takie jak dobre i zdrowe starzenie się, takie jak utrzymywanie dobrego i zdrowego stylu życia w ciągu pracy, ergonomia pracy. To są wszystkie te elementy, na które zwracamy bardzo ważną uwagę. Człowiek jest niezwykle skomplikowanym organizmem i żeby funkcjonował w całości zdrowo, musi być postrzegany właśnie jako taki kompleksowy obiekt i my właśnie w kontekście zdrowia publicznego tak na człowieka, na naszego pacjenta patrzymy. Dzisiaj jesteśmy już po pandemii, ale na pewno przed zdrowiem publicznym stoi jeszcze wiele, wiele wyzwań. Jedno to pewnie społeczeństwo, które się starzeje. No ale nie tylko to. Co jeszcze jest? Jakie wyzwania są przed zdrowiem publicznym? No, my jesteśmy po pandemii COVID-19, natomiast to, które pandemie i jakie epidemie jeszcze nam grożą w przyszłości, tego nie wiemy. My w tej chwili z punktu widzenia takiego epidemiologicznego bardzo w niepokojący sposób patrzymy każdego roku na okres jesienno-zimowy, kiedy mamy do czynienia z bardzo dużą ilością zachorowań na grypę albo na takie schorzenia paragrypowe. No i tu trzeba od razu powiedzieć otwarcie, że również zwracamy samą uwagę na to, że grypa dalej jest zagrożeniem zdrowotnym. Grypa naprawdę potrafi zabijać i to nie jest tylko i wyłącznie slogan. Więc zachęcamy naszych pacjentów do szczepień ochronnych, które są najtańszym i najlepszym narzędziem do tego, żeby rzeczywiście grypy nie mieć. Więc tutaj absolutnie szczepienia ochronne, ale jeżeli szczepienia i grypa, to również szczepienia na wszystkie inne choroby, na które możemy się szczepić, a więc unikać jakichkolwiek chorób zakaźnych, czy też zagrożeń zdrowotnych z tym związanych. To jest to ogromne wyzwanie, szczególnie, że w tej chwili mamy do czynienia z bardzo dużą ilością
dużym wpływem grup antyszczepionkowych, osób, które nie do końca rozumieją, na czym polegają kwestie zdrowotne, osób, którym się wydaje, że szczepionki są im dla nich szkodliwe, co jest absolutnie nieprawdą. Więc nasze przekonywania, nasze działania muszą być skupione właśnie w tą stronę, żebyśmy naszych pacjentów utrzymywali w bezpieczeństwie zdrowotnym. I to jest to wyzwanie rzeczywiście takie epidemiologiczne, bezpośrednio związane z pacjentem, ale w Polsce mamy w tej chwili również wyzwania o charakterze organizacyjnym. W tej chwili akurat rząd pracuje nad pewnymi rozwiązaniami systemowymi dla ochrony zdrowia. Mówi się o pewnych aspektach dotyczących ustawy o systemie jakości w ochronie zdrowia. Dyskutuje się kwestie związane z organizacją finansowania świadczeń zdrowotnych. To są aspekty, którymi również zdrowie publiczne się zajmuje, ponieważ dobra opieka zdrowotna, dobre zdrowie to również możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Więc to też jest naszym punktem zainteresowania i również się tym bardzo silnie interesujemy. W zasadzie nie można powiedzieć o takim jednym wyzwaniu, które byłoby dla nas bardzo istotne, dlatego że my musimy patrzeć na opiekę zdrowotną jako na całość. Jeżeli na naszego pacjenta patrzymy jako na całość, to i również na system musimy patrzeć w ten sam holistyczny sposób. Temat zdaje się być bardzo szeroki. W związku z tym moje pytanie, kto najbardziej będzie zainteresowany studiami magisterskimi zdrowie publiczne? Dla kogo one mogą być najlepsze? Tutaj wszystko zależy od tego, w jaką stronę absolwent takich studiów chciałby podążać. To znaczy, jeżeli byłaby to osoba, która byłaby zainteresowana poradnictwem bezpośrednim z pacjentem, to w tym momencie z całą pewnością będzie to kierunek idealny dla osoby, która na przykład ma wykształcenie pielęgniarskie, ma wykształcenie medyczne, albo na przykład jest szczególnie zainteresowana tym, żeby rzeczywiście samodzielnie udzielać porad i konsultacji. Oczywiście to są porady nie lekarskie, nie pielęgniarskie, ale związane ze zdrowiem. W tej chwili mamy w przepisach prawnych taki zawód, który nazywa się profilaktyk. W związku z tym jest to jeden z tak zwanych innych zawodów medycznych, w związku z tym formalnie uprawniony do takiego poradnictwa. I jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście takim profilaktykiem być, no to z całą pewnością ten kierunek będzie dla takiej osoby idealny. Ale są takie osoby, które nie będą zainteresowane właśnie poradnictwem bezpośrednim i w tym momencie na przykład będą zainteresowane raczej pracą administracyjno-biurową w administracji organizacji systemu ochrony zdrowia. To dla takich osób również mamy ofertę, ponieważ będziemy ich uczyli właśnie prawa medycznego, marketingu usług medycznych, systemu ochrony zdrowia, tego w jaki sposób przygotowywać oferty do płatników, na przykład Narodowego Funduszu Zdrowia. A więc można powiedzieć, że znowu, jeżeli byśmy chcieli wskazać jedną grupę odbiorców, to takiej jednej nie ma. Jest to kierunek tak interdyscyplinarny, że w zasadzie zarówno absolwenci licencjackich studiów na kierunkach ekonomicznych, zarządzania, jak i również kierunków medycznych czy okołomedycznych z dziedziny nauk o zdrowiu na pewno znajdą tutaj swoje miejsce. Czyli mówimy tutaj i o tych przyszłych zawodach, które są związane z kontaktem z pacjentem, ale też tych, gdzie tego kontaktu nie ma. Oczywiście. Każda osoba, która podejmuje tego typu wyzwania i próbuje ubiegać się o przyjęcie na studia na kierunku zdrowie publiczne, samodzielnie decyduje o tym, w jaki sposób będzie realizowała te swoje oczekiwania. Natomiast dyplom na kierunku zdrowie publiczne daje bardzo szerokie możliwości, dlatego że z jednej strony pozwala, jak powiedziałem, na pracę z pacjentem i to jest coś, co jest wyjątkowo interesujące, ale równocześnie jest związane z ogromnym wyzwaniem, dlatego że praca z człowiekiem zawsze jest fascynująca. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby, takiej możliwości albo takich kompetencji, to z całą pewnością również w pracy administracyjno-biurowej taka osoba się zrealizuje. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takich kompetencji, na tym się zajmuje. A jeśli ktoś nie ma takich kompetencji, czyli tak, wracając, jeżeli ktoś będzie chciał rzeczywiście realizować się w kontekście kontaktu z pacjentem, to z całą pewnością taka możliwość będzie. Natomiast jeżeli takich kompetencji nie ma, no to z całą pewnością będzie mogła się taka osoba realizować również w pracy administracyjno-biurowej i wtedy z całą pewnością te umiejętności będą tam wykorzystane. Wspomniał Pan o nowym zawodzie, o zawodzie profilaktyka. Profilaktyk, co to jest za zawód? To jest jeden z zawodów medycznych, które zostały zdefiniowane w ustawie o tak zwanych innych zawodach medycznych właśnie w ubiegłym roku. Jest to zawód, który definiowany jest jako osoba, która z jednej strony może realizować, czy planować, projektować programy polityki zdrowotnej, pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, pracować w różnych firmach, zajmując się również profilaktyką zdrowotną na rzecz pacjentów, czy też na rzecz
rzecz pracowników określonych firm, korporacji. Jest to również osoba, która może udzielać konsultacji specjalistycznych w rozumieniu konsultacji zdrowotnych, na przykład związanych z medycyną stylu życia. A więc jest to zawód, który został wpisany właśnie do rejestru tych innych zawodów medycznych właśnie po to, żeby docenić i jakby mocno podkreślić tą potrzebę modyfikacji stylu życia i systemu świadczeń takich, powiedzmy, niemedycznych, nie lekarskich, nie pielęgniarskich, ale takich właśnie codziennych. To znaczy profilaktyk jest właśnie tym zawodem, jest tą osobą, która z całą pewnością będzie potrafiła pacjentowi doradzić, w jaki sposób na przykład odżywiać się racjonalnie, w jaki sposób prowadzić zdrowy styl życia, choć nie jest to dietetyk, choć nie jest to fizjoterapeuta, ale z całą pewnością kompetencje związane ze zdrowiem taki profilaktyk będzie posiadał. No dobrze. A gdybyśmy teraz mieli się zagłębić w to, co będzie się działo w trakcie naszych studiów, to czego możemy się spodziewać? Co się będzie działo? Czy to będą tylko zajęcia stacjonarne, przy biurkach, laptopach? Czy nie tylko? Ja myślę, że takie zajęcia już dawno doszły do lamusa, to znaczy staramy się, żeby te studia, w ogóle studia na naszej uczelni były bardzo oryginalne i dosyć dobrze przemyślane. W związku z tym takie zajęcia, które związane są właśnie z siedzeniem przy biurku czy przy stole, już dawno są mało atrakcyjne. Oczywiście będziemy mieli zajęcia kontaktowe, stacjonarne, w takim wymiarze, w jakim wymagają tego przepisy. Natomiast mamy świadomość tego, że również nasi studenci bardzo często pracują w trakcie studiów, są to osoby bardzo zaangażowane zawodowo, więc staramy się również ułatwić im równoczesne studiowanie i pracę zawodową, tym bardziej, że liczymy również na to, że naszymi studentami będą osoby, które już mają jakiś kontakt z ochroną zdrowia i będą chciały podnosić swoje kompetencje, w związku z tym bardziej będą to dla nas bardzo atrakcyjni kandydaci, a potem studenci. Studia mają charakter hybrydowy, to znaczy będziemy częściowo spotykali się w przestrzeni internetowej, częściowo będziemy spotykali się stacjonarnie, natomiast oferujemy również cały pakiet tak zwanych dodatków, które są niezwykle atrakcyjne. To znaczy po pierwsze spotkania z osobami, z którymi studenci normalnie nie mieliby możliwości spotkań, z dyrektorami szpitali, z specjalistami związanymi z ochroną zdrowia, z ekspertami na przykład zajmującymi się profilaktyką zdrowotną, kardiologią. Będziemy pokazywali studentom, w jaki sposób na przykład przygotować pacjentów do zabiegów operacyjnych, jak uczyć ich tak zwanej prehabilitacji, czyli takiego przygotowania pacjentów do ewentualnych interwencji medycznych po to, żeby ci pacjenci szybciej wracali do zdrowia po ewentualnych zabiegach. To są wszystko te elementy, które będziemy pokazywali praktycznie. Mamy również bardzo dobrą współpracę z podmiotami leczniczymi na terenie Dolnego Śląska, ale nie tylko Dolnego Śląska. To są szpitale powiatowe, które bardzo chętnie będą zapraszały nas i pokazywały swoje możliwości zarówno od strony organizacyjnej, no bo pamiętamy, że zajmujemy się również kwestiami organizacyjnymi i systemowymi, ale również wpuszczą nas na oddziały, będziemy mogli rozmawiać z pacjentami, będziemy mogli udzielać im poradnictwa związanego ze zdrowiem. No i to, co myślę też jest interesujące, czego w zasadzie trudno spotkać w uczelniach konkurencyjnych, to są aspekty związane ze zdrowiem seksualnym. Zdrowie seksualne to jest akurat ten element, który bardzo rzadko poruszany jest na studiach na kierunku zdrowie publiczne, chociaż wszyscy doskonale wiemy, że jest to również jego element. W związku z tym mamy tutaj współpracę z Fundacją Trzykońce, to jest fundacja zajmująca się nie tylko profilaktyką zdrowia seksualnego, ale równocześnie profilaktyką zakażeń przenoszonych drogą płciową. Tu będziemy uczyli się aspektów związanych z poradnictwem, będziemy uczyli się kwestii związanych na przykład z poradnictwem związanym z zakażeniem HIV. To są te elementy, które na pewno dla studentów będą niezwykle interesujące, dlatego że one są codziennością dla nas wszystkich. Ważne, żeby o tych wszystkich elementach nauczyć się mówić w sposób otwarty, w sposób taki, który będzie dla naszych pacjentów miły, a przy okazji nie będzie stygmatyzujący. Więc myślę, że te elementy wszystkie będziemy starali się naszym studentom przekazać. Jak będzie wyglądała rekrutacja na studia? Rekrutacja póki co w tej chwili już trwa. Jest to rekrutacja elektroniczna poprzez stronę internetową naszej uczelni, WSB Merito we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane tym, żeby wejść na tą ścieżkę razem z nami. No i oczywiście w miarę dostępnych miejsc będziemy robili konkurs świadectw, jeśli takie będzie potrzebne. Natomiast w tej chwili rzeczywiście ta deklaracja zainteresowań naszymi studiami jest otwarta póki co dla wszystkich. Mam nadzieję, że
będziemy mogli zaoferować studia jak największej grupie studentów. Co ciekawe, nasze studia są oferowane zarówno w języku polskim, jak i również w języku angielskim, więc jeżeli ktoś chciałby po ukończeniu studiów rozpocząć karierę na przykład w strukturach Unii Europejskiej, w strukturach bezpieczeństwa zdrowotnego Komisji Europejskiej, to takie możliwości również są, ponieważ no, po pierwsze będziemy uczyli po angielsku, a po drugie będziemy również starali się nawiązać współpracę z organizacjami zdrowotnymi, które właśnie w strukturach Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej zajmują się właśnie problematyką zdrowia publicznego czy epidemiologii europejskiej. Studia i co po studiach? Mam dyplom, mam uprawnienia, mogę pracować z pacjentami. Co mogę robić? No to jest ogromnie ważne pytanie dla w zasadzie wszystkich absolwentów, wszystkich studiów, dlatego że często jest tak, że nasi absolwenci uzyskują dyplom i mówią, no dobrze, no to teraz czas wreszcie zacząć pracować. Po pierwsze inicjatywa, po drugie chęć pewnego wyzwania wewnętrznego. To są te elementy, które są niezbędne. No chociaż oczywiście są takie osoby, które nie wykazują takiej inicjatywy wewnętrznej i wolą pracować jako pracownicy na umowie o pracę, na etacie, tak żeby mieć tą pracę bezpieczną. To tu oczywiście pierwszym miejscem pracy będą na pewno podmioty lecznicze, w związku z tym zarówno szpitale, jak i przychodnie, i to zarówno prywatne, jak i publiczne. W zależności od, tak jak mówię, zaangażowania czy możliwości konkretnej osoby albo w działach administracyjnych, albo w bezpośredniej opiece nad pacjentami. Tu oczywiście musi mieć świadomość, że ta opieka nad pacjentami nie będzie opieką medyczną, dlatego że zdrowie publiczne jest tak zwanym innym zawodem medycznym. Wobec tego absolwent takiego kierunku nie będzie bezpośrednio leczył, bo takiej możliwości nie ma, ale z całą pewnością będzie uczestniczył w procesie zdrowienia. W związku z tym tutaj z całą pewnością tego typu kompetencje będą mogły być wykorzystane. A więc podmioty lecznicze to pierwsze miejsce. Drugie miejsce, które jest niezwykle cenne i które myślę w kontekście właśnie tego nowego zawodu profilaktyka, to są samorządy lokalne. Ponieważ jeżeli samorząd lokalny zgodnie z przepisami jest obowiązany do prowadzenia polityki zdrowotnej na swoim terenie, no to musi mieć kim tą politykę realizować. Wobec tego tutaj nasi studenci czy nasi absolwenci z całą pewnością również ten aspekt taki społeczny, lokalny będą również mogli wykazywać, a dzięki temu społeczności lokalne zyskają świetnych ekspertów projektujących dla nich na przykład programy profilaktyki zdrowotnej, które będą lokalnie użyteczne. No i trzecie miejsce, które też z całą pewnością będzie dostępne i ci absolwenci już tam pracują, znaczy nie tylko naszej uczelni, ale również innych uczelni na kierunku zdrowie publiczne, to administracja rządowa. A więc urzędy administracji rządowej, takie jak Inspektorat Sanitarny, takie jak Ministerstwo Zdrowia, takie jak agendy w urzędach wojewódzkich, agendy związane z ochroną zdrowia. W związku z tym wszędzie tam ci absolwenci z całą pewnością będą mogli znaleźć miejsce pracy. Ale to jest na razie etat. Natomiast jeżeli byśmy chcieli pójść w kierunku wyzwania takiego indywidualnego, no to oczywiście indywidualna działalność gospodarcza i w tym momencie już albo doradztwo do spraw zdrowia, albo poradnictwo zdrowotne, albo na przykład jakiś gabinet profilaktyki, który będzie realizował świadczenia na rzecz pacjentów, którzy będą samodzielnie korzystali z tego gabinetu. A więc możliwości naprawdę jest cała masa. Wystarczy tylko poznać kierunek zdrowie publiczne i zastanowić się, w którym miejscu jest dla mnie nisza rynkowa. Jeżeli tą niszę znajdziemy, a my postaramy się naszym studentom pomóc tą niszę znaleźć, to z całą pewnością będzie to bardzo skuteczne i sukces gwarantowany. A ja dopytam jeszcze o osoby, które będą wykładowcami. Z kim się spotkamy? Wykładowcami na kierunku zdrowie publiczne będą przede wszystkim eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ochroną zdrowia, zarówno teoretycy, naukowcy, którzy publikują w obszarze zdrowia publicznego, ale również praktycy. Będziemy angażowali dyrektorów podmiotów leczniczych, będziemy angażowali zarówno osoby pracujące w systemie publicznym, jak i w systemie prywatnym, komercyjnym. Chcielibyśmy, żeby nasi studenci mieli bardzo kompleksowe spojrzenie na aspekty zdrowia publicznego. W ogóle Uniwersytet WSB Merito słynie od wielu lat z tego, że angażuje do pracy właśnie ekspertów, którzy na co dzień zajmują się kwestiami związanymi z biznesem, z organizacją rynku, więc również nie inaczej będzie na naszym kierunku. Będą to eksperci zajmujący się właśnie kwestiami dotyczącymi zdrowia publicznego w obszarach na przykład sanitarno-epidemiologicznym, ale również biznesu, również prawa medycznego, również jakości w opiece zdrowotnej, więc myślę, że najlepsza kadra, jaką można sobie wyobrazić. Panie Piotrze, podsumowując już naszą dzisiejszą rozmowę, trzy największe korzyści ze studiowania na tym kierunku.
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pierwszy element, to kompetencje kadry. Będziemy angażowali ekspertów, którzy naprawdę będą mieli bardzo wysokie kompetencje, ale przede wszystkim bardzo duże doświadczenie. Z tego doświadczenia warto korzystać i dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać sukces w ochronie zdrowia. Drugi element to z całą pewnością szerokie kompetencje i możliwości po ukończeniu tych studiów. Powiedzieliśmy dzisiaj o możliwości pracy z pacjentami, ale równocześnie pracy w administracji, więc to jest naprawdę bardzo ważny argument, dlatego że absolwent naszych studiów będzie mógł bardzo swobodnie i dość dobrowolnie wybrać, gdzie będzie mu po prostu najlepiej. No i trzeci, niezwykle istotny element to umiędzynarodowienie. Będziemy starali się nie tylko pokazać, w jaki sposób zdrowie wpływa na obszary europejskie, na obszary zdrowotne w innych krajach, ale również damy studentom szansę zobaczenia tego na miejscu, na bieżąco. Jeżeli wybierze nasz student studia angielskojęzyczne, to z całą pewnością również ten kontekst europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego również nie będzie dla niego obcy. To my zapraszamy jeszcze na stronę internetową, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje i program i jeszcze szczegóły w razie, gdybyście chcieli się dowiedzieć jeszcze więcej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dr Piotr Karniej, menedżer studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne, specjalista w zakresie zdrowia publicznego, ekspert zarządzania w ochronie zdrowia i pielęgniarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.